Halo, siemanko. Cześć, witajcie na kanale Terasfera. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak zrobiliśmy szafkę wiszącą, zamontowaliśmy drzwiczki, uchwyty wszędzie. Ja pokażę wam, jaki fajny kupiłem syfon do zlewu. Tak, i obiecujemy, że już jest to ostatni odcinek z budowy mebli. Tak, dzisiaj już musimy to wykończyć. Dokończyć, dokładnie. Także zapraszamy do oglądania. A, i jeszcze najważniejsze, chcieliśmy wam bardzo, bardzo podziękować za 1000 subskrypcji, które właśnie wybiło na naszym kanale. Tak, na naszym kanale, dokładnie. Słuchajcie, dzięki wielkie za wszystkie suby, za lajki, za to, że jesteście z nami. Jesteście niesamowici. Dzięki wielkie. Dzięki. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie zapraszamy. Właśnie. Dokładnie. Bo kończymy budowę, ale niedługo będą fajne vlogi z podróży. Dokładnie. I odwiedźcie nasz Facebook, odwiedźcie nasz Instagram, jak również naszego bloga, którego prowadzi Monika, www.terasfera.pl. Zapraszamy. Właśnie podłączyłem syfon do zlewu naszego. Powiem wam, że udało mi się kupić dosyć ciekawy syfon. A dlaczego? Bo jest uniwersalny. Z boku widzicie, wychodzi odejście, czarna rurka z lewej strony. I jest tam taka gumowa uszczelka i można tam włożyć rurkę o przekroju od 40 do 32 mm. Ten dół się fajnie odkręca bardzo szybko, żeby przeczyścić go. No i góra jest standardowo na 40 mm. I też jest uszczelka taka specjalna, nagwintowana, że można zmienić po prostu, jeżeli mamy mniejszy ten gwint w naszym tym syfonie od zlewu, no to wtedy się nakłada tą gumową taką jakby nakładkę z takim gwintem i ona wtedy po prostu zmienia rozmiar. Już nie pamiętam, chyba na 32 mm albo na 36. Jak widzicie, syfon już jest podpięty, o, sobie tu siedzi, tam jest odejście. Schodzi na dół, kolanko białe w dół i idzie mi tam do rurki w podłodze. A z rurki w podłodze idzie na dół do zbiornika. Także będę testował teraz właśnie, czy nie ma żadnych przecieków. W ogóle zapomniałem wam powiedzieć, odejście od syfonu, te rurki plastikowe czarne są przekroju 36 mm. I tak mam zrobioną właśnie kanalizację na 36 mm rurkach. No dobra. No to lejemy wodę. Okay. Cieknie. Jakiejś wody cieknącej nie widać. Zanurkuję, zobaczymy, czy coś się dzieje, czy nie. Latarka. Sucho. W ogóle też jeszcze używałem takiego silikonu w sprayu. Uszczelniałem jeszcze całą instalację. Także po prostu psikałem na rurkę, wkładałem w kolanko. Podobno pomaga. Kolega hydraulik mi doradził. No i dobra. Kanalizacja przetestowana. Nic nie cieknie, wszystko jest szczelne. Można zacząć robić następną rzecz. Muszę pomyśleć tylko, co będę robił. Blacik tutaj, o ten właśnie. Tutaj go widzicie, piękny, dębowy. O, tu będzie. Montujemy go na taki sam uchwyt, jak jest zamontowany stół, tylko że stół jest na większym uchwycie, a tutaj nam nie potrzebno taki duży. I montujemy na takim, o, też się tu blokuje. No i tu się naciska i się będzie opuszczał. Super. I będziemy mieli tutaj przedłużenie kuchenki. Dokładnie. Będzie można coś odstawić, jak się będzie gotowało. A jak się skończy, to będzie można złożyć ten stolik, żeby nam to nie zajmował miejsca w przejściu. Dokładnie. Jest tak, jak mówisz, kochanie.
bardziej zamontowane. Tak wygląda efekt końcowy. Podłożyć sobie coś, ktoś się gotuje. Garnek na boczek. Garnek na boczek, panie boczek. Składamy. Zatrzaskujemy. Siedzi ścisło. Fajnie. Rozkładamy. Fajnie, bo nawet jak jest rozłożony, to ciągle jeszcze jest przejście. Tak. A zawsze się przyda dodatkowe. Nie, no jasne. Super. Tutaj te drzwiczki zamontuję i tamte drzwiczki zamontuję. I będzie super. Musiałem dać tutaj pod spód listwę 12 mm. Sklejka ma 9 mm, listwa 12 to mi da 21 mm. Wkręty mam 20 mm. I będę mógł przykręcić zawiaski w ten sposób. Najpierw sobie zaznaczę otwory wiertłem. Mniej więcej gdzie chcę, żeby były te zawiaski. Tak, 7 cm od krawędzi będzie ok. To robię w ten sposób, że go zginam pod kątem 90 stopni. Wtedy wiem, że on mi tutaj równo dolega. Zaznaczam sobie otwory na wkręty. Gdzie mi to wiertełku uciekło? Zawiaski przykręcone. Także idziemy przymierzyć. Drzwiczki zamontowane. Jedne, drugie. Te blaszki do magnesików. Tu magnesy przykręciłem dwa, ponieważ płyta mi się trochę gnie. Mam nadzieję, że to dociągnie. Zobaczymy. Pięknie. No i już drzwiczki zrobione. Kolejne drzwiczki zamontowane. Jeszcze tylko uchwyty trzeba zrobić i jedziemy na wycieczkę. Teraz się zajmę tą szafką tutaj na górze. To jest plan. Będziemy mieli trzy drzwiczki, 176 cm listwy. Jedna pójdzie do sufitu, druga będzie na dole i trzecia pójdzie tam do ściany. I potrzebuję cztery pionowe listwy. Skręcę to wszystko razem, przyniosę tu, zamontujemy tu do sufitu górną, zrobimy takie L. Ta ramka to będzie takie L w ogóle. Przymocujemy tu do sufitu, tutaj do ściany i potem blat od spodu, żeby tam sobie przykleić oświetlenie LED-owe, bo jak wiecie, mam tutaj wypuszczony kabel na 12 V i będziemy mieli oświetlenie tutaj całej tej szafki. Znaczy nie szafki, tylko do blatu, będzie dawała światło na blat. I jeszcze jest taka opcja, że będziemy mogli sobie przyciemniać to oświetlenie, rozjaśniać, takie bajery będą. No. Dobra, to idę, zabieram się za tą górną szafkę. Powoli zbliżamy się do końca budowy naszej szafki wiszącej. Ostatnią szponeczkę dotknę. Mamy to. Tylko skręcać. Środek,
tu jest front, góra pójdzie do sufitu, a tu pójdzie ta belka tutaj, ona pójdzie do ściany, no i od frontu idą drzwiczki na zawiaski, pokażę wam jakie. No i teraz zostało już tylko kręcenie. A więc tak, słuchajcie, co się stało, wiecie, w Mercedesie Sprinterze się tam zagina przy oknach, no i pożyczyłem od mojego kolegi znowu magicznego struga i sobie przejadę tą listę, żeby jej nadać trochę skosu. No, widzę, że mój operator filmowy coś zjechał w bokę. Strugę, okay. Dobra. Robić, żeby to było ładnie. Ale cóż, może coś tam wynieśli. Idziemy od razu na 2 mm. No i teraz chwila prawdy. No. O, już mam wrażenie, że lewcy jest lepiej. Mi się wydaje, że jest dużo, dużo lepiej. No. Także tutaj wszędzie. O. No mi się wydaje, że chyba będzie ok, wiesz? Mhm. No tutaj taki jest troszeczkę większa troszkę dziurka, no ale to już jest kwestia tego sufitu. No to tak to cisnę. Widzisz, o tak to będzie, to prawie nie ma tej dziurki. Kurde, jest ekstra. Tu się też zmniejszyła. Nic, tylko kręcić. Już bym mógł to tak kręcić w sumie. Troszkę nie. No jakoś to tak będzie. Zaczniemy z lewej strony. A zawiasy będziesz dawał później już na tym, czy...? Zawiasy dam później, no. O tak. Ładnie? Mhm. Jak tu? Super. Dobra, no to lecimy, nie? Do tej szafki wiszącej będziemy teraz montować drzwiczki, ale najpierw musimy zamontować do nich uchwyty. No słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie na to, co Monika zrobiła. Tak, kolorowe drzwiczki, bo nasz van jest taki na razie dosyć biały, ale chcemy, żeby był kolorowy, więc teraz dodatkami troszeczkę go rozmaicimy, rozweselimy. A to to już w ogóle smaka. W środę wskoczy bonusowy film. Monika krok po kroku zademonstruje wam, jak wykonała ozdoby naszych drzwiczek. Może powiedz, jak się to nazywa? Jaki to jest? Decoupage. To jest decoupage. To? No, stencil, stempelki. Także moim zdaniem wygląda super. Nada kolorom. Ojej, nada kolorów. Nie, to ta będzie z prawej. A, to będzie stąd. Widzicie, już źle, już źle. No, to będzie tu. O, słuchajcie. O, super. Takie zawiaski kupiliśmy. O, tak będą. Tak będą otwarte. I tak się je zamyka. I one są... W
matko. Bardzo się ciężko zamyka, ale to jest taki, będzie taki efekt dociśnięcia, nie? Tak. Także mamy nadzieję, że się... Nie powinny się drzwiczki otwierać, a w razie czego to dodamy jeszcze magnesy. Albo takie mamy specjalne takie zameczki. Mhm. A tutaj nam przyszły uchwyty. To jest to. No. Piękne, takie ceramiczne, kolorowe. Także będzie jarmark. Tak, to nie tylko, słuchajcie, były te dwa wzorki, bo tutaj mamy tych uchwytów chyba z 10, także są różne wzorki, postaramy się tu dopasować to wszystko. A jeszcze są takie, także jesteśmy już po prostu bardzo excited, podnieceni. No więc tak, montujemy teraz uchwyty, o, tu będzie taki, Monika będzie montować. Ma wkrętarę już w ręku. Płyta na drzwiczki 12 mm, sklejka utwardzana. Także wymierzyliśmy już sobie. Miareczki mamy. Środę. Tutaj. Środę. To wybraliśmy sobie taki. Będzie pasował. No fajnie wygląda, dobra. Bierzemy się do roboty. Czym ja to utnę? Odgryziesz ząbkami. No, psymiesz teraz ładnie. No fajnie, fajnie. Ja cię sunę, ale mieliśmy szczęście. A, nie wzięliśmy tego pod uwagę. No widzisz, dlatego mówiłam, że wyżej. Ja. Coś, jakieś przeczucie miałam, szósty zmysł. No po prostu jest masakra. Jest zaraz o tak nad tą listwą. Normalnie chyba bym się powiesił. No. Jeszcze mam nadzieję, że tego nie będzie trzeba puścić na dół. Ale nie, no nawet jak będzie trzeba, to dobra. Najwyżej będziemy tutaj heblować. Dobra. Montujemy zawiaski. Montujemy zawiaski. Słuchajcie, normalnie petarda. To sobie odmierzyliśmy i tutaj końcówka tego zawiasku. A nie, przybliż tu trochę. Końcówka tego zawiasku, żeby była troszeczkę przed końcem listwy. O! I wtedy jest idealnie. O, Monika. Normalnie już taką wprawę ma, że tu kręci film i jeszcze mi tu pomaga. Pijany wkręt. Tak, bo one się tak toczą. O! No, ale teraz to się robi. Mamy to? Mamy to! Mamy, mamy. Sprawdzę, czy łóżko się nie zawali pode mną. Pękło. Dobra, to teraz szufladki. Co ty robisz tu, kochanie? Ja teraz woskuję to drewno, bo ta farba była taka matowa, więc troszeczkę się drapie, a ten wosk po prostu sprawi, że jest taka śliska i nie będzie się obdrapywać. Nawoskowałam też te szyny w środku i teraz proszę bardzo. Wow, a górna? A górna. Wow, cudnie. Lepiej niż z Ikei. No, teraz trzeba zrobić zabezpieczenia, bo teraz się tak ślizgają, że będą upadać. No, trzeba, trzeba. A ja właśnie tutaj montuję uchwyt w tej szafce i tu w tej górnej.
A może ty zamontujesz? Mogę. Który to miał być? Ten miał być, tak? Tylko przewiercić jeszcze trzeba, tak? Tutaj? Tutaj, wierć. Oj. Super. Tak kobiety wiercą. Słuchajcie, no nie wiem, co się stało. Wielce aż mi wyszło z wrażenia. No i teraz ciekawe, jak to wyjmę. Ale uchwyt to już przykręcę. Nie ma to tamto. Ale się wywierciła dziura, no co tu dużo narzekać. No będziemy musieli tutaj te śruby trochę poprzecinać. Właśnie się zastanawiam, czym. No właśnie, nie wiadomo czym. Macie jakieś pomysły, to dajcie znać. O, super. A, i jeszcze o jedną rzecz się chciałam zapytać. Bo... został klej po naklejkach, no bo samochód jeździł w jakiejś firmie. Tak, i po prostu no, tak za bardzo nie wiemy, czym to usunąć. Więc jak może macie jakieś sprawdzone pomysły, no bo o pewnych pomysłach słyszeliśmy, ale tak bardzo... Tu jest najwięcej. Nie chcemy ryzykować, no bo nie chcemy, żeby nasz ciapek stał się jeszcze łatkiem. Więc jak macie jakieś sprawdzone pomysły, to dajcie znać koniecznie w komentarzach. No, bo mamy tego dosyć dużo, więc to nie jest po prostu jedna naklejka, tylko to jest właśnie tutaj na tym całym boku, plus jeszcze z tyłu, więc coś łatwego i skutecznego, no i coś, co nie sprawi, że będą łaty na naszym samochodzie. No. Także tak. Dajcie dobra. Znać. Kolejne drzwiczki na górę. Już ty przewiercisz, bo ja coś nie mam szczęścia. Dobra. Mi wychodzi wiertło. To działamy dalej. Zapraszamy na herbatkę. Tak jest. Pierwsza herbatka w naszym wanie. Ona się gotuje. Przyrządzona w naszym wanie, bo oczywiście była nieraz pita herbatka po kawusia, ale nigdy nie była przyrządzona tutaj. Także woda się gotuje. No to czekamy na herbatkę. Czekamy na herbatkę. No i mamy pierwszą herbatkę. Zapraszamy do środka na herbatkę i krótką pogawędkę. No i pierwsza herbatka. Znaczy nie pierwsza, ale przy skończonych meblach. Tak, pierwsza ugotowana na naszej kuchence. Także tak jak obiecaliśmy, tak, meble skończyliśmy. Tak. Została nam już tylko łazienka. Dokładnie, łazienkę. Będziemy robić... Tak, w przyszłym tygodniu. Mhm. Także w następnym odcinku będzie łazienka. Tak. Zobaczycie, jak wszystko wykończyliśmy, jak przykleiliśmy linoleum, jak zabezpieczyliśmy płyty. Także to wszystko w następną sobotę. Słuchajcie, w ogóle dzięki wielkie, że przetrwaliście z nami te chyba 4 odcinki o meblach. Ja wiem, że to nie było jakieś fascynujące, ale... Niby jest ich mało, ale są bardzo takie czasochłonne prace. Dokładnie. Nad nimi jest bardzo. Ale mamy nadzieję, że też jakieś pomysły wam podsunęliśmy na szuflady, na jakieś tam inne. No i oczywiście zapraszamy na odcinek w środę. Tak,
o drzwiczkach. Jeżeli wam się podobają, no, drzwiczki, dajcie znać w komentarzu. No właśnie, napiszcie, co myślicie o naszych drzwiczkach. A w środę dokładnie Monika wam pokaże, jak zrobiła wszystko. No one się nam tak podobają, ale nie wiadomo, czy innym. No właśnie, ciekawi jesteśmy, my jesteśmy tacy podekscytowani, bo po prostu są w naszym stylu, ale inni mogą stwierdzić, Boże, jakie ohydne. No, może tak być. No ale każdy komentarz mile widziany. Tak. Dobra. Największa satysfakcja jest z własnoręcznej pracy, także dokładnie. Dlatego tak się cieszymy. Dokładnie. A jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje naszego kanału, to zapraszamy do kliknięcia czerwonego przycisku, do subskrypcji i wszystkim bardzo dziękujemy. Tak. I widzimy się w środę, tak. A potem w sobotę. Trzymajcie się. Hej. Hej.